W związku z tym, panie prezesie, czy jeszcze pozostaje czas na jakieś marzenia? Proszę państwa, pustym drukiem pozwoliłem sobie moje marzenia tu wypisać. A są one takie. Po pierwsze, panie prezydencie, panie starosto, może by się znalazło jakieś lepsze lokum dla naszego biura? Czekam na to. Byłem w Poznaniu u pana prezydenta Kroberlego. Pokazał mi taki super plac dla starszych ludzi. Panie starosto, panie prezydencie, a może dla naszych seniorów w Ostrowie Wielkopolskim coś by się znalazło? Panie prezesie, panie ministrze, pani senator, panie pośle, panie starosto, wielce szanowni państwo, przepraszam, wielce szanowni studenci. Właściwie ten najważniejszą sentencję, którą chciałem państwu powiedzieć, już zabrał mi pan prezes, gdy wspomniał, że ja o państwu mówię jako o fenomenie w Ostrowie Wielkopolskim. Więc na ten temat bardzo krótko. Rzeczywiście jesteście państwo fenomenem Ostrowa Wielkopolskiego. Daliście temu miastu impuls, serce, puls. I za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i nie będę się rozwodził, bo nie pierwszy raz z państwem się spotykam i ci, którzy wierzą w moje dobre intencje i dobre życzenia dla państwa, będą wierzyć nadal. Natomiast znacie mnie państwo, ja tak lubię też konkretnie, w związku z czym przygotowałem prezent na ręce pana prezesa, praktyczny. A mianowicie żadna działalność nie obywa się bez wsparcia. Żeby w dzisiejszych czasach mieć wsparcie, trzeba napisać wniosek. A niektórzy lubią, jak wniosek jest elegancko podpisany, więc na ręce pana prezesa eleganckie pióro, co by wnioski w szeroki świat płynęły z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pan minister zapewniał, że będzie gdzie pisać, więc pióro się przyda. Teraz myślę, że nie tyle dla państwa, bo państwo Ostrów bardzo dobrze znacie, co może dla naszych gości, pana ministra, pani senator, że u nas te fenomeny są dość duże, bo pan prezes wspominał o tym, że w Poznaniu tworzy się plac zabaw dla dorosłych. No, według zapewnień wykonawcy, który wygrał przetarg, w ciągu tygodnia urządzenia będą zamontowane w parku 3 maja. Proszę zerknąć za tydzień. Poznaniowi proszę przekazać, że jak jest 10 razy więcej, to musi sporo nadrabiać, żeby mieć tyle placów zabaw, co u nas dla dorosłych. A druga sprawa, pomieszczenie. Ja mając 40 parę lat, pamiętam, że jak tętniło życiem takie pomieszczenie, które jest tutaj zaraz obok, w tak zwanej starej bibliotece na pierwszym piętrze, sala balowa, w którym od lat wielu, wielu spotykali się seniorzy. My będziemy ten cały budynek remontować gruntownie, łącznie z przewidywaniem, że Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie tam takie chałupce wyczyniał, że stropy muszą być zupełnie nowe i wytrzymałe. Może by już się rozpoczęło. Ale od prawie roku uzgadniamy projekt. A wielu z państwa, których znam, pracowało w tych firmach, z którymi mamy kłopot. Jezus, zadzwońcie tam, powiedzcie im, o co chodzi? To sala balowa ma być, wy się macie tam spotykać. Może wreszcie uzgodnią ten projekt. Bardzo proszę. I życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego.